Jedna z osób obserwująca mnie na Facebooku zadała mi takie pytanie, czym jest Zielone Podlasie, co się pod tym hasłem kryje, więc dla mnie Zielone Podlasie to jesteśmy my wszyscy z naszą energią podlaską, którą chcemy wyzwolić i wyzwalamy każdego dnia, kiedy musimy rano wstać i pójść do pracy. Zielona energia to jest nie tylko prąd, który będziemy wytwarzali w ramach biogazowni czy farm fotowoltaicznych, ale zielona energia to jest ta energia wkładana w przygotowanie naszych produktów rolnych, które na co dzień pracujemy. To jest energia, to jest przygoda w tych wszystkich urządzeniach, maszynach czy innych projektach wytwórczych, które produkują nasi przedsiębiorcy, którym podbijamy świat. Zielona energia również przejawia się w Dolinie Puszczy Krzemowej, która tworzy się w Białymstoku, gdzie informatycy pracują nad różnymi rozwiązaniami i różnymi aplikacjami nowymi, które funkcjonują. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale właśnie elektryczny obiekt dokumentów EZD jest centrala tego całego projektu, mieści się w Białymstoku. Podlasie jest potęgą rolniczą. Staramy się utrzymać swoją pozycję na rynku rolnym. Staramy się też dość może i agresywnie wchodzić na inne rynki w innych regionach Polski, czy Europy, czy świata. Dla nas jest to bardzo ważne. Jesteśmy ludźmi otwartymi, gdzie zawsze dzielimy się tym, co mamy, ale też swoją energią i przyjaznym postrzeganiem świata. Dla nas to jest właśnie Zielone Podlasie. Zielone Podlasie połączone z przyrodą, która łączy się w jedną całość. W to, co od wieków nasi przodkowie tutaj tworzyli, no bo Podlasie było jakieś puszczą zarośniętą pod lasem, te tereny leżały, więc osadnictwo, które przychodziło ze wschodu i z zachodu, musiało współgrać i współżyć z przyrodą w taki sposób, żeby tworzyć pola uprawne, tworzyć nasze miasta, nasze przysiłki, nasze wsie i tak ze sobą współpracować i jak to niektórzy mówią, Podlasie taki na wschód od zachodu i na zachód od wschodu, region magiczny, który powstaje i jest to zarazem też region nowoczesny, który staramy się rozwijać każdego dnia. Dla nas to bardzo ważne jest, żeby to było w zgodzie z przyrodą i robimy wszystko, żeby utrzymać to wszystko, zresztą też i starodrzewia, i puszcza, i jedna, druga, trzecia, i doliny naszych rzek, które przepasają województwo podlaskie w taki sposób, żeby to łączyć się tymi wstęgami lasów i łąk, a dla nas jest to tak naturalne, jaka jest natura podlaska w nas wszystkich drzemiących. Mam nadzieję, że kiedyś Podlasie będzie świetnie skomunikowane energetycznie, będzie pełno rozsianych biogazowni, farm fotowoltaicznych, z których każdy podlasianin będzie zielonym górnikiem, będzie produkował zieloną energię, że nie będziemy szkodzić środowisku, że będziemy z tej energii wytwarzać różne produkty i usługi emanujące na cały świat, że będziemy eksporterem i nowoczesnych technologii, technologii przyjaznych środowisku. To jest Zielone Podlasie, Podlasie mojej przyszłości. Pozdrawiam serdecznie, Stanisław Terechajew.